Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szerszeń A to porównanie i test mikrofonu Blue Snowball Do mojego ówczesnego headsetu jakim było Tracer Hydra 7.1 Ja samym wstępie możecie usłyszeć mnie, że mówię troszeczkę inaczej, ten dźwięk jest troszeczkę inny niż był wcześniej Jest to spowodowane tym, że jakość mikrofonu studyjnego jest o paręnaście klas lepsza od zwykłego headsetu Dlatego ten dźwięk jest taki powiedzmy bardziej pełniejszy Lepiej jest go po prostu słychać. No i powiedzmy, możecie mieć takie wrażenie, że jestem w akwarium albo w szafie, jak to ktoś ostatnio powiedział. Tak więc teraz zaprezentuję Wam krótki cytat z książki, którą mam pod ręką. Na początku zrobimy to tym mikrofonem bez żadnych efektów, potem zrobimy to headsetem Hydra 7.1, a potem powtórzymy to tylko, że z jakąś małą obróbką dźwięku. Tak więc zapraszam do odsłuchu. Po bitwie na Rusanie ocalał tylko jeden Sith, Darth Bane, Wyznawca Zasady Dwóch, według której w Galaktyce może być równocześnie tylko dwóch Sithów, Mistrz i jego uczeń. Dziesięcioletnia Zana, która pokonała dwóch Jedi wydaje się odpowiednią kandydatką i pojętną uczennicą. Może stać się kluczem do zniszczenia Jedi i przyjęcia władzy w Galaktyce. Bane postanawia ją wyszkolić, chociaż wie, że kiedyś Zana go zabije. Po bitwie na Rusanie ocalał tylko jeden Sith, Darth Bane, Wyznawca Zasady Dwóch, według którego w Galaktyce może żyć równocześnie tylko dwóch Sithów, Mistrz i jego uczeń. Dziesięcioletnia Zana, która pokonała dwóch Jedi wydaje się odpowiednią kandydatką i pojętną uczennicą. Może stać się kluczem do zniszczenia Jedi i przejęcia władzy w Galaktyce. Bane postanawia ją wyszkolić, chociaż wie, że kiedyś Zana go zabije. Po bitwie na Rusanie ocalał tylko jeden Sith, Darth Bane, Wyznawca Zasady Dwóch, według której w Galaktyce może być równocześnie tylko dwóch Sithów, Mistrz i jego uczeń. Dziesięcioletnia Zana, która pokonała dwóch Jedi wydaje się odpowiednią kandydatką i pojętną uczennicą. Może stać się kluczem do zniszczenia Jedi i przyjęcia władzy w Galaktyce. Bane postanawia ją wyszkolić, chociaż wie, że kiedyś Zana go zabije. Po bitwie na Rusanie ocalał tylko jeden Sith, Darth Bane, wyznawca Zasady Dwóch, według którego w Galaktyce może żyć równocześnie tylko dwóch Sithów, Mistrz i jego uczeń. Dziesięcioletnia Zana, która pokonała dwóch Jedi wydaje się odpowiednią kandydatką i pojętną uczennicą. Może stać się kluczem do zniszczenia Jedi i przejęcia władzy w Galaktyce. Bane postanawia ją wyszkolić, chociaż wie, że kiedyś Zana go zabije. Tak więc to byłoby na tyle z tego testu. Osobiście uważam, że jako headset Hydra 7 jest naprawdę dobrym zestawem słuchawek, zarówno mikrofon jak i słuchawki chociaż jakość Blue Snowball mikrofonu studyjnego jest kompletnie inną ligą tak naprawdę i bardzo ciężko mi jest to porównać osobiście uważam, że mój mikrofon studyjny ma większą szczegółowość dźwięku więcej detali, jest on bardziej ciepły i po prostu przyjemny do słuchania. Dodatkowo jest tutaj opcja taka, gdzie nie będzie mi wyopływać innych dźwięków oprócz tego, w którym mikrofon jest po prostu skierowany, czyli w tym momencie jest to po prostu mój głos. Żadne szumy, żadne warkoty komputera, wszystko tutaj jest czyste. A teraz zapraszam Was na taki krótki test mikrofonu podczas gameplayu, tak więc taki test bardziej praktyczny, będziemy sobie grać w jakąś grę komputerową. Zapraszam Was na parominutowy gameplay. Dzień dobry, witam Was serdecznie w teście praktycznym mikrofonu Snowball. Jesteśmy w The Elder Cross Online, a teraz pokażę Wam moje daily questy. To po pierwsze, a po drugie troszeczkę pogadamy na temat questowania słuchajcie, tak więc jak widzicie na ekranie jesteśmy ponownie w Shadowfen dostałem informację o tym, że gildia i powiedzmy poszukuje mnie, tak więc zrobiłem sobie u nich troszeczkę daily questów, dostałem trochę kluczy do skrzynek um, otworzyłem je i poleciały mi parę części do monster setów, które są bardzo potężne i bardzo fajnie wyglądają natomiast jest ich tyle, że bardzo ciężko jest je zdobyć tak więc słuchajcie, jeśli chodzi o same questy główne to byliśmy ostatnio Ostatnio w The Rift, tak jak tutaj widzicie, natomiast w tym momencie przeniosłem się do innej lokacji. E, której teraz nie mogę znaleźć, niestety, ale nazywała się ona. A nie, przepraszam, w Rift jestem cały czas, tylko tutaj e, miasto nazywa się Riften. Bardzo podobnie co mnie zmyliło, ale jestem już, tutaj już przy końcu można powiedzieć zresztą mam parę m, tylko skyshardów do zdobycia no i potem zobaczymy jak to będzie wyglądało aktualnie mam 46 poziom brakuje mi tylko 4 do kolejnego poziomu i na poziomie 50 będziemy mogli otworzyć w końcu kolejną skrzynkę czyli będzie, będzie bardzo fajnie jeśli chodzi o crafting to nadal jestem na poziomie tutaj Podejrzeć że 20, tak mi się wydaje. Póki co nie zmieniam tego. Chcę wykorzystać wszystkie materiały craftingowe, jakie mam aktualnie. No i dopiero później sobie podwyższę ten poziom. Do tego zbieram aktualnie sporo um, skyshardów i punktów umiejętności. Mam ich póki co 5, miałem ich więcej ale to się wszystko po prostu zmienia w kalejdoskopie Dodatkowo mój głos może być troszeczkę powiedzmy, no, chodzi mi po prostu o to, że mam katar Ostatnio byłem chory, z tego filmy się nie pojawiały również ale póki co powinno być teraz dobrze a może być on lekko zmieniony przez to, że mam jeszcze troszeczkę zatkany, można powiedzieć, nos Oczywiście jak zwykle nie mam odpowiedniej ilości drewna, tak więc niestety nie wykonam tego daily w tym momencie Brakuje mi, tak jak mówię, troszeczkę Tutaj desek, ale oddamy sobie to póki co. Nie będę tutaj mm, teraz czekał. E, mikrofon jest ustawiony na wprost moich ust 10-15 cm, może ode mnie, tak naprawdę. E, więc myślę, że jakość dźwięku i głośność będzie jak e, najlepsza. OK, oddałem sobie teraz tutaj e, wszystkie rzeczy craftingowe. No i teraz będzie trzeba po prostu posprzedawać te rzeczy. Albo po prostu je rozłożyć ponownie. Tu sobie jako y, śmieć weźmie, weźmiemy. Y, o tak by the way jest to pierwszy test tak naprawdę nie grającego w grę komputerową na nowym sprzęcie tak naprawdę. Więc póki co jest, jest fajnie, bawię się y, dobrze. No i okej. Okay, może sobie jeszcze coś tutaj. Y, Wynajdziemy, że tak powiem. 3 dni na kolejny tutaj element. Okej, okay, będę troszeczkę czekał. Tak więc myślę, że to będzie na tyle z tego powiedzmy testu praktycznego, głównym celem było tutaj nie pokazanie wam gry, tylko mówienie do mikrofonu. Tak więc mam nadzieję, że ten test praktyczny wyszedł tak, naj tak najlepiej, że wam się spodoba, tak jak powiedziałem, słuchajcie. Dajcie mi znać w komentarzach co ty myślicie. Według mnie jest to kompletnie inny dźwięk, inny głos. Czy jest lepszy, czy gorszy? Moim zdaniem, jest lepszy. Bardziej szczegółowy, tak jak już powiedziałem. No, i teraz pozostaje się tylko po prostu do tego przyzwyczaić. Tak więc, ja jestem Sherczen. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się na razie. Hej.